Cześć, witajcie. Z tej strony Marcin. Dzisiaj będę miał dla Was porównanie dwóch bardzo dobrych, bardzo udanych klawiatur mechanicznych. Będą to te właśnie dwa modele, czyli nowa klawiatura SteelSeries Apex M500 oraz troszeczkę starszy na rynku model CM Storm Trigger Z. To, co łączy te klawiatury, to że obie wykonane są na przełącznikach Cherry MX. Natomiast jest troszeczkę różnic pomiędzy nimi i dzisiaj właśnie te różnice dokładnie zobaczycie. Przy okazji możecie głosować, która klawiatura Waszym zdaniem jest lepsza, fajniejsza, bardziej zbajerowana. Macie dwa komentarze w komentarzach pod filmem i łapkujecie tą klawiaturę, która Wam się bardziej podoba. Ceny tych sprzętów macie w opisie filmu, tak więc klikajcie, sprawdzajcie, a tymczasem zaczynamy porównanie. Zapraszam Was. Rozpoczynamy porównanie dwóch świetnych klawiatur mechanicznych, czyli CM Storm Trigger Z na przełącznikach mechanicznych Cherry MX, w tym przypadku Browny, oraz SteelSeries Apex M500 na przełącznikach również Cherry MX, ale w tym przypadku są to przełączniki typu Red. Tak więc obie klawiatury bazują na znanych i lubianych przełącznikach mechanicznych, bardzo zaufanych, bardzo wytrzymałych. Z oczywistych różnic, jak zobaczycie, klawiatura SteelSeriesa jest troszeczkę mniejsza, natomiast klawiatura CM Storma jest większa, ma odłączany przewód oraz ma też coś w zestawie, coś takiego, czyli podpórkę pod nadgarstki, która tą klawiaturkę, jak widzicie, dość mocno powiększa. Tak to właśnie wygląda, podpórka jest na tyle duża, że możemy swobodnie sobie tutaj pracować. Przy okazji posłuchajcie dźwięku klawiszy. Tak działają przełączniki Brown w tej właśnie klawiaturze. Klawiatura od SteelSeries, jak widzicie, jest bardziej kompaktowa, taką podpórką nie dysponuje, natomiast możemy dokupić osobne takie podpórki, chociażby coś takiego jak od Sharkuna u mnie widzieliście, taka prosta podpórka osobno kupowana i wtedy też mamy wygodne podparcie dla nadgarstków i posłuchajcie, jak pracują Cherry MX Red. Porównanie. Jak dla mnie nieco mniejszy, nieco przyjemniejszy dla ucha jest dźwięk tych właśnie Redów. Mimo wszystko obie klawiatury jak na mechaniki są dość ciche. Oba modele posiadają mały Enter i długi Backspace. Dokładnie to samo jest w przypadku CM Storm Trigger Z, ale tutaj ta klawiaturka góruje tym, że mamy po boku jeszcze 5 klawiszy do makr osobnych. Są też multimedia, kontrola podświetlenia, 4 klawisze, potem play, pauza, stop do tyłu, do przodu, wyłączenie głosu, ciszej, głośniej, blokada Windowsa. A u SteelSeriesa mamy troszeczkę mniej tego, ponieważ jest ciemniej, jaśniej, do tyłu play, pauza, do przodu, wyłączenie dźwięku, ciszej, głośniej. Wystarczające minimum. A teraz podświetlenie. Jak widzicie, Apex ma przyjemne niebieskie podświetlenie. Pełne, czyli same klawisze, litery, cyfry, a także przestrzenie między nimi. 1, 2, 3, 4 stopnie jasności i podświetlenie bardzo czytelne, bardzo jasne. Dodatkowo przy pomocy SteelSeries Engine'u w wersji trzeciej możemy ustawić tryb pulsacji w trzech prędkościach: powolna, średnia oraz szybka. Podświetlenie jest bardzo jasne i świetnie wygląda w pokoju gracza. I teraz pora na pokaz możliwości konkurenta. Też podświetlenie jest bardzo ładne, też jest tylko jeden kolor, tym razem biały. I mamy, moi drodzy, wyłączenie, włączenie, 1, 2, 3, 4 poziomy jasności oraz tryby. Pulsacja, a także taki tryb gamingowy, gdzie podświetlone są klawisze makr, WSAD oraz kursory. A tak to wygląda w ciemnym pokoju gracza. Przyznacie sami, że bardzo ładnie. Co jeszcze te klawiatury łączy na pewno, to bardzo solidna jakość wykonania CM Storm
Tiger Z ma gumowane tworzywo, natomiast Apex ma takie chropowate plastiki, które również są bardzo wytrzymałe. W obu przypadkach klawisze są wyprofilowane tak, aby palec w nich osiadał i dobrze się trzymał. Nakładki również w obu przypadkach są bardzo wysokiej jakości. No i rzut oka na bardzo wysokiej jakości przełączniki mechaniczne. Czerwone, Cherry MX-y oraz brązowe. Testy, moi drodzy, potwierdziły także świetny anti-ghosting obu tych klawiatur i także obie mają oprogramowanie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o profil boczny klawiatury i CM Storm Trigger Z. I jeszcze z walorów typowo ozdobnych. SteelSeries ma swoje logo tutaj oraz jest ono z tyłu. Mamy tutaj też system porządkowania tego przewodu i świetne antypoślizgi trzymające klawiaturę do blatu bardzo dobrze. Natomiast CM Storm chwali się znaczkiem tutaj oraz na odwrocie. Także bardzo dobre gumki i tutaj już brak możliwości porządkowania okablowania. Tak więc, moi drodzy, dwa świetne, naprawdę wysokiej klasy, wysokiej jakości mechaniki CM Storm Trigger Z oraz SteelSeries Apex M500, które w testach wypadły genialnie i oba są po prostu warte polecenia. Natomiast jestem ciekaw, która waszym zdaniem jest lepsza. Głosujcie w komentarzach. Ok, porównanie za nami. Widzieliście, jak te klawiatury wyglądają. Widzieliście też osobne recenzje, które są na kanale. Jakby ktoś chciał bardziej szczegółowych informacji o każdej z nich, to zapraszam do obszernej recenzji. Tam wszystkiego się dowiecie, jeśli tutaj coś nie zostało dopowiedziane. Tak więc według mnie obie klawiaturki są naprawdę godne uwagi, naprawdę dobrze wykonane, ale oczywiście są też klawiatury już segment takiego prawie że premium, ponieważ kosztujące plus minus 500 zł. Ceny macie w opisie filmu, przypomnę. Moim zadaniem tutaj było pokazanie Wam różnic między tymi klawiaturami, tak żebyście mogli łatwiej dopasować taką klawiaturę do swoich potrzeb. Wiecie po prostu, jak są wykonane, jakie mają funkcje, jakie są różnice. Natomiast dla Was jest zadanie proste. Bierzcie udział w głosowaniu w komentarzach. Macie tam dwa komentarze i lajkujecie, czy na przykład lepszy jest Apex od SteelSeriesa, czy lepszy jest Trigger Z od CM Storma. Tak więc zapraszam do łapkowania, do głosowania. Na dzisiaj to by było na tyle. Pozdrawiam Was, cześć!